Ponarzekaliście jak to Polacy i na waszą prośbę wraca stare intro. Cześć, witam Cię na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, ja nazywam się Agata, a to jest kanał Izrealia, na którym opowiadam o realiach życia w Izraelu. I przy okazji, a propos realiów życia w Izraelu, rozpuszczam się, bo dzisiaj jest ponad 35 stopni, a ja nie mogę na czas nagrywania włączyć klimatyzacji, dlatego że będą po prostu szumy i będzie gorszy dźwięk. Więc dla Was się troszkę dzisiaj pomęczę, natomiast wiem, że za chwilę pewnie zalejecie mnie tutaj falą komentarzy, że w ogóle jak mogę narzekać, bo w Warszawie czy tam w ogóle w Polsce jest teraz około pewnie 5 czy tam 8 stopni, także rozumiem to, natomiast ja tutaj jestem dzisiaj w saunie, więc też proszę o troszkę wyrozumiałości. Chcę dzisiaj pogadać o tym, co Izraelczyków dziwi w Polakach i poprosiłam Was na Instagramie, na Facebooku i na karcie społeczność na YouTubie, żebyście dali mi znać, jakie Waszym zdaniem cechy polskie dziwią Izraelczyków, jakie zachowania, jakie cechy. Kiedyś był podobny odcinek u mnie na kanale, ale tam tylko ja jakby dzieliłam się z Wami swoimi doświadczeniami. Teraz poprosiłam Was, żebyście Wy dali mi znać, jak to wygląda według Waszej opinii. No i takim częstym komentarzem w ogóle było kilka takich, które się powtarzały. Były też takie, które gdzieś tam już omawiałam w niektórych swoich filmach, więc się nie będę powtarzać. Natomiast takie najczęstsze komentarze, które się bardzo, bardzo często właśnie powtarzały, to było, że Polacy dużo kurwią. No i faktycznie jest to prawda. Nie wiem, czy to Izraelczyków dziwi, czy po prostu się jakby ciekawią tym tematem, są zaciekawieni. Natomiast mam nawet takie osobiste doświadczenie z tym związane, bo jak byliśmy w Warszawie z moim partnerem, to przy jego pierwszej wizycie, to nie była jego pierwsza wizyta w Warszawie, ale pierwsza jakby ze mną, no i mówi do mnie: Agata, słuchaj, a co to znaczy słowo kurwa? A ja mówię: a skąd ty w ogóle znasz to słowo? A on mówi: no bo wiesz, jak tak chodziliśmy po Starówce, to słyszałem je tak średnio co 5 minut. No, więc generalnie ciekawiał się i to jest zazwyczaj gdzieś tam jedno z pierwszych słów, które Izraelczycy wyłapują po polsku, więc chyba okazuje się, że nie bierze się to znikąd. Kolejny komentarz: nie wychodzą z domu z mokrymi włosami w kwietniu. Nie wiem, czy ich to nie dziwi, że Polacy nie wychodzą, bo wiedzą, jaka jest pogoda w Polsce. Natomiast a propos włosów, to co mnie akurat zdziwiło, muszę o tym powiedzieć, bo po prostu jak nie powiem, to się uduszę, to, że w Izraelu, oczywiście jest to związane z wszechobecnym tutaj luzem i takim też podejściem do życia, no po prostu luźniejszym niż w wielu krajach Europy. Natomiast kobiety, jak tutaj przychodzą do fryzjera farbować sobie włosy i mają pozawijane pasma w taką folię aluminiową, czy sreberka, to później z tymi po prostu sreberkami, z tą folią na głowie załatwiają gdzieś tam w międzyczasie różne sprawy, no bo zazwyczaj z tą farbą trzeba trochę na tej głowie posiedzieć. Więc one, żeby nie marnować czasu, a Izraelki też są w ogóle bardzo przedsiębiorcze, zazwyczaj po prostu z tą folią na głowie na przykład idą sobie do biura albo do sklepu, robią zakupy i taki widok kobiety właśnie ofoliowanej, z ofoliowanymi włosami jest tutaj w Izraelu normalny. Zawsze mnie bardzo śmieszy, jak widzę właśnie, jak te kobiety się przechadzają po ulicach. No bo po co marnować 2 godziny, jak w międzyczasie można przecież coś załatwić. Za wszystko ciągle przepraszają. To jest faktycznie bardzo dobre spostrzeżenie. Izraelczyków dziwi w ogóle natura taka polska właśnie. Im się wydaje, że my jesteśmy bardzo zmanierowani. Natomiast no, w Izraelu manier trochę moim zdaniem brakuje, więc idealnie byłoby to gdzieś tam wypośrodkować. Ale żeby się już tak nie mądrzyć, to co do tego przepraszania, mi się zawsze kojarzy, odkąd mieszkam w Izraelu tutaj, ta scena z filmu American Beauty, chyba tak się ten film nazywał, gdzie kobieta miała gości, nie pamiętam czy zapowiedzianych czy nie, w każdym razie wpuściła ich do domu i po prostu przeprosiła za bałagan, no a później kamera pokazywała ujęcia na mieszkanie, które było wysprzątane i lśniło po prostu, było tak czyste, że lśniło, a ona właśnie mówi: bardzo przepraszam za bałagan. I ta scena bardzo moim zdaniem odzwierciedla nasze polskie cechy, dlatego w Izraelu właśnie ja mam na przykład takie cechy, że często przepraszam, jak ktoś do mnie wchodzi do mieszkania i nie jest idealnie czysto, to mówię właśnie, że przepraszam za bałagan czy coś, i Izraelczycy w ogóle
pomijając to, że nie widzą tam żadnego bałaganu, to dziwią się tym, że przepraszasz za bałagan, no bo jakby co ich to obchodzi, to jest twój dom i oni na to nie zwracają uwagi. Dlatego faktycznie ich to dziwi, że za to przepraszamy i w ogóle też za różne inne rzeczy, za które oni no, nie przepraszają. Że chodzą do szkoły, pracy i że tramwaje, komunikacja normalnie kursuje, działa przy minus 5 stopniach. No, powiem Wam szczerze, że to jest znowu bardzo trafione, dlatego że Izraelczycy w ogóle dziwią się, jak można w takich niskich temperaturach funkcjonować. I na przykład moi znajomi Izraelczycy, jak jeździli do Polski i mieliśmy się tam na przykład spotkać, to mówili mi, no słuchaj Agata, ale jak się spotkamy tam o tej 15-16, to pewnie nikogo nie będzie na ulicach, no bo jakby kto w ogóle by wyszedł z domu, jak jest na przykład 0 stopni. Już nie mówiąc o tym, że przecież my wychodzimy z domu, nawet jak jest dużo zimniej. A ja mówię, słuchajcie, zdziwicie się, jak pójdziemy sobie na Starówkę, to gwarantuję Wam, że będzie tam pełno ludzi, nawet jeżeli jest minus 10, to będzie pełno ludzi. A oni mówią, nie, no w ogóle nie ma takiej opcji. No, oni myśleli generalnie, że przez te miesiące zimowe ludzie nie wychodzą z domu. Więc zapytałam się ich, jak w takim razie wyobrażają sobie chodzenie do pracy i do szkoły, dlatego że no przecież wiadomo, że to nie możemy zamknąć szkół i biur na 5 miesięcy na przykład. No i oni się właśnie dziwili, że w ogóle w takie temperatury chodzi się do szkoły i pracy, autentycznie. I nawet było takie zdjęcie gdzieś tam w internecie ostatnio, wrzucałam na swojego Instagrama, ze wzgórz Golan, w których w tym roku w styczniu spadło bardzo dużo śniegu, no i zamknięto właśnie z tej okazji szkoły. I wtedy przypomniałam sobie swoje wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to przez zaspy, po prostu opatulona 5 szalikami, puchowa kurtka, czapka, rękawiczki, dosłownie przez zaspy zachrzaniałam, za przeproszeniem, do szkoły, żeby zdążyć na 8. A oni tutaj, śniegu trochę spadło i zamykają wszystko. Sparaliżowany kraj. Też pamiętam moją koleżankę z klasy, ciekawe czy jak ogląda, to się zorientuje, że to o niej, która, żeby było jej w zimę cieplej, to była taka zima naprawdę minus 20 stopni, jak ja byłam dzieckiem, to sobie zawijała stopy w reklamówki foliowe po prostu i na to zakładała buty i tak trzymała ciepło na stopach. Że jest tak czysto i ciągle ktoś zamiata. No i znowu muszę po prostu wtrącić swoją historię. Moja prawie teściowa, jak była w Warszawie, ona bardzo lubi w ogóle Polskę, lubi tam jeździć, to jak była w centrum handlowym, to dosłownie, nie żartując, weszła w szybę, bo szyba była tak czysta, że jej nie widziała. I weszła w nią i się uderzyła w głowę. Na szczęście nic jej się nie stało. Oczywiście wiadomo, jak to jest z teściowymi, ale ja swoją bardzo lubię. W każdym razie tak naprawdę jest, że Izraelczyków to właśnie dziwi, że w Polsce się cały czas sprząta. Moja właśnie przyszła teściowa mówi, że co chwila tam ktoś lata ze szmatą, ze zmiotką, z odkurzaczem, wszędzie cały czas się sprząta, czy to ulice, czy to lokale. Ja to akurat bardzo cenię w Polsce i bardzo to lubię, Izraelczyków to dziwi, no bo tutaj o czystość się tak niestety nie dba, a żałuję. Zazwyczaj grzecznie stoimy w kolejkach. Kolejna sprawa, widziałam kiedyś na Facebooku, jakiś czas temu, chyba już 2 lata temu, na grupie, na której są mieszkańcy Tel Awiwu i tam właśnie ktoś wstawił zdjęcie z Polski, bo był w Polsce na wakacjach, jakiś Izraelczyk i zrobił zdjęcie kolejki. No i dlaczego wstawił to na tę grupę? Dlatego, że nie mogli zarówno on, jak i wszyscy tam na grupie wyjść z podziwu, że Polacy tak po prostu stoją w kolejkach. Dlatego, że w Izraelu to jest zawsze wpychanie się w kolejkę i tutaj te zasady typu najpierw się wychodzi, potem się wchodzi w ogóle nie obowiązują. Także Izraelczyków takie kolejki w Polsce i w ogóle w Europie zawsze zdziwią. Zwracają się do siebie na pan, pani, przepuszczają kobiety, starsze osoby, gdzieś tam w autobusie, żeby usiadły, czy w drzwiach. No i w ogóle, że jest tak dużo grzeczności. No i z tą grzecznością faktycznie tak jest, że no oczywiście nie ma co ukrywać, że Polacy są grzeczniejsi w takim codziennym obyciu niż Izraelczycy. W ogóle to jest kwestia, mi się wydaje, Europy i Bliskiego Wschodu. Jakby Europa, Bliski Wschód, no to jest nieporównywalne, niebo a ziemia. Z czym mogę się zgodzić, to z tym, że w Polsce kobiety się przepuszcza w drzwiach częściej, w Izraelu. Myślę, że jakbym miała to tak oszacować, to co drugi mężczyzna mnie przepuszcza w drzwiach. Natomiast to nie jest tak, że to w ogóle tutaj nie istnieje, po prostu jest rzadsze.
Co do osób starszych, ja jak jeżdżę autobusem, to zazwyczaj widzę, że ustępuje się osobom starszym miejsca, więc też w Izraelu wydaje mi się, że to jest jednak powszechne. Jak raz ustąpiłam tutaj starszej pani miejsca w autobusie, to była tak kochana, że, bo zazwyczaj tutaj ludzie chcą się od razu odwdzięczyć, chociaż nie ma za co jakby się odwdzięczać, ale chciała. Więc mówi, dobrze, to skoro mi już kochaniutka tutaj ustąpiłaś tego miejsca, to daj mi swoje torby, bo ja miałam kilka ciężkich toreb, miałam laptopa, więc wzięła ode mnie te wszystkie torby, laptopa, położyła sobie na kolana. Jeszcze była taka bardzo drobna ta kobietka, więc tak sobie trzymała, po prostu ledwo dawała radę to wszystko trzymać, żebym chociaż, skoro już stoję, nie musiała się męczyć. Poza tym, co do kobiet ciężarnych, to ciężko mi powiedzieć, bo nigdy nie byłam w Izraelu w ciąży. W ogóle nie byłam nigdy w ciąży. Natomiast miałam okazję tutaj kilkukrotnie zajmować się dziećmi i powiem Wam szczerze, że jest świetna, jakby ogromna kultura przepuszczania kobiet z wózkami. Nie wiem, jak to jest z ciążą, natomiast z wózkami to jest coś niesamowitego. Znaczy, nie uważam, żeby tutaj trzeba było bić brawo, ale byłam właśnie bardzo pozytywnie zaskoczona, że kiedy szłam z wózkiem, to niezależnie od tego, jak szybko jechały samochody, zawsze po prostu wszystkie się zatrzymywały. Nawet widziałam, że niektórzy ludzie gdzieś tam machali przez okna na inne samochody, żeby też się zatrzymały, żebym ja mogła swobodnie przejść. Chodniki w Izraelu są bardzo wąskie, więc często też ciężko się z wózkiem chodzi. Natomiast zawsze właśnie ludzie się przesuwają i jakby dostosowują, żeby kobieta z wózkiem mogła przejść. Też zaczepiają, to jest coś niesamowitego, jak idę z dzieckiem w Izraelu, to zawsze jestem zaczepiana i zawsze do tego dziecka wszyscy mówią. Zazwyczaj w ogóle mężczyźni, to jest też ciekawe. I a propos dzieci, mówią do dzieci, że się pobrudzisz. Ktoś napisał, uważaj, że się pobrudzisz. No i faktycznie, to Izraelczyków dziwi, ale to już odsyłam Was do odcinka o wychowaniu dzieci w Izraelu, dlatego że tam mówię o tym więcej, nie chcę się powtarzać. Był też komentarz, że dziwią się Izraelczycy, że w Polsce nie ma dostępu do legalnej aborcji i też myślę, żeby tutaj tego wesołego odcinka nie psuć smutnymi tematami, to znowu odsyłam do odcinka całego, który poświęciłam prawu aborcyjnemu w Izraelu i myślę, że po obejrzeniu tego odcinka odpowiedź nasunie Wam się sama. Kolejny komentarz, że Izraelczycy zdziwieni są, że Polacy się modlą do Żyda albo że nie wiedzą, że Jezus był Żydem. No i to od razu mi się przypomniał, słuchajcie, kultowy żart o tym, że Jezus był przecież z Łodzi. Komentarze, które się super często powtarzały, to były komentarze, że Polacy się bardzo rzadko uśmiechają, że są w ogóle mało otwarci na obcych, że rzadko gości uśmiech na twarzach Polaków, że się przejmują wszystkim bardzo, więc że dużo narzekają. To jest faktycznie coś, co Izraelczyków dziwi. Tutaj też ktoś napisał komentarz dotyczący tego, że Polacy nie potrafią się cieszyć tak jak Żydzi, chociaż Żydzi też mają bardzo jakby czarną, ciemną historię i powody do tego, żeby być smutni, a mimo to się dużo bardziej cieszą życiem. No i to jest, słuchajcie, ciekawe porównanie. Oczywiście nie ma co w ogóle wartościować cierpienia i tutaj kłócić się, kto bardziej cierpiał, kto miał gorszą historię, gorsze przejścia, przeżycia, traumy. Natomiast to jest coś, co już usłyszałam od wielu osób i podoba mi się w ogóle to stwierdzenie, że często właśnie w Polsce mówimy o tym, że Polacy są smutni, no bo oczywiście pogoda, wiadomo, w Izraelu pogoda lepsza, natomiast właśnie dlatego, że mają po prostu ciężką historię. No i to też był taki argument, który ja sobie często powtarzałam, jak mieszkałam w Polsce, że no my jesteśmy smutnym narodem, no bo mamy właśnie taką historię za sobą. Natomiast jak przeprowadziłam się do Izraela, to zrozumiałam, że ta historia trudna powinna być raczej właśnie zachętą do tego, żeby się tym życiem cieszyć bardziej. Bo w Izraelu jest takie podejście, że właśnie dlatego, że mieliśmy tak trudną historię, to powinniśmy tym bardziej doceniać, że teraz jesteśmy wolni, że normalnie żyjemy, że mamy to, co mamy i tak dalej, że już ta historia się skończyła, z tego się cieszymy. No i też dlatego, że w Izraelu jest konflikt, to mam wrażenie, że tym bardziej ludzie właśnie zamiast się frustrować tym konfliktem, chociaż oczywiście ich to dotyka, to właśnie wybierają po prostu to, żeby się z życia tylko bardziej jeszcze i mocniej cieszyć, dopóki ono trwa. Piją dużo alkoholu. Izraelczycy piją dużo mniej niż Polacy, ale myślę, że to jest taki stereotyp a propos Polaków i Rosjan, gdzieś tam poniekąd na pewno prawdziwy, że w ogóle za granicą uważa się, że Polacy i Rosjanie no to dużo piją i w ogóle wódki.
Często spotykam się z tym w Izraelu, kiedy odmawiam alkoholu, że ludzie się dziwią, bo mówią, nie pijesz, przecież ty jesteś z Polski. Więc jest takie faktycznie tutaj przeświadczenie w Izraelu, że Polacy to piją, no i właśnie jak piją, to wódkę, bardzo mocne alkohole. W Izraelu pije się mniej, pije się lżejsze alkohole, oczywiście czasami też pije się mocniejsze, ale wydaje mi się, że w Izraelu pije się zazwyczaj okazjonalnie. Nie ma takiego też dużego problemu alkoholizmu, jak jest w Polsce. No i tutaj w ogóle mam wrażenie, że ludzie się potrafią dużo lepiej niż w Europie bawić bez alkoholu. Izraelczyków dziwi w Polsce ilość kościołów i aptek. Słuchajcie, ja się z tym nigdy nie spotkałam, natomiast tutaj właśnie ktoś napisał komentarz, że słyszała, nie pamiętam teraz, właśnie Izraelczyka, który się tym dziwił. No i faktycznie co do aptek, co do leków raczej samych, to wiem, że Izraelczyków dziwi w polskiej telewizji ilość reklam leków. Na szczęście koleżanka poradziła mi... Weź spierdalaj. Wiem, że mogę jej zaufać, ponieważ to samo powiedział jej lekarz. To jest coś po prostu dla nich niezrozumiałego, że co druga reklama to jest lek na ból głowy, lek na zaparcia, lek na ból brzucha, lek na brak apetytu, lek na za duży apetyt, lek na zakwaszenie organizmu, odwodnienie, przewodnienie, nie ma czegoś takiego, już teraz poleciałam. Ale wiecie, o co chodzi. No, Izraelczyków to właśnie dziwi, że są wszechobecne te reklamy po prostu leków. Umawiają się na spotkania tydzień przed, zamiast spontanicznie. Tak, słuchajcie, to jest też coś, co mnie bardzo osobiście dotyczy. Ja z tym mega rezonuję, dlatego że ja lubię wszystko planować. Ja sobie zapisuję w kalendarzu na cały tydzień spotkania, jakieś tam obowiązki swoje i tak dalej. No i to było dla mnie trudne, że w Izraelu jest właśnie taki spontan wszechobecny i ktoś do Ciebie pisze i się umawia i na początku mnie to denerwowało, bo ja lubię się przygotować do spotkania i to nawet nie chodzi o to, że muszę wcześniej się jakoś specjalnie przygotować, tylko ja się muszę mentalnie przygotować. Ja lubię na przykład wiedzieć, że skoro za dwa dni mam spotkanie z kimś, no to teraz spędzę sobie trochę czasu sama. Natomiast tutaj większość spotkań jest bardzo spontaniczna. Izraelczycy po prostu do siebie piszą zazwyczaj godzinę, dwie przed i tak się ze sobą widują. Sprzątają, gdy mają przyjść goście. No i o tym też mówiłam w odcinku, jak zmieniła mnie Alija, zmieniła mnie przeprowadzka do Izraela, więc też odsyłam do tego odcinka. Natomiast wydaje mi się, że też w Izraelu nie przykłada się do tego takiej wagi. To jest coś, czego nie wspomniałam w tamtym filmie, bo w Izraelu często prowadzi się otwarty dom. To znaczy, ten dom jest zawsze otwarty na gości i właśnie przez to, że te spontaniczne spotkania są tutaj takie popularne, to nie przygotowuje się tego domu pod przyjście gości, dlatego że oni w sumie mogą wpaść w każdej chwili, więc trzeba by było być przygotowanym 24 na 7. Więc ten dom jest po prostu otwartym domem, drzwi są otwarte, jak ktoś wpadnie, to wpadnie i tyle. W Polsce przez to, że więcej planujemy, to jak wiemy, że tam w sobotę przyjadą goście, no to już ten dom jakoś tam pod tych gości przygotowujemy. Nie grymaszą w restauracjach i nie odsyłają potraw, chyba że są fatalne. Tak, w Izraelu jest taka kultura, która właśnie Izraelczyków dziwi, że to nie funkcjonuje tak na przykład w Polsce, że jak coś Ci nie smakuje w restauracji, to odsyłasz. Ale to nie w takim sensie, że coś było naprawdę niezjadliwe, czy nie wiem, no zepsute oczywiście, tylko po prostu coś Ci nie podeszło, chociaż było dobrze zrobione, przygotowane, to mówisz, przepraszam, nie smakuje mi ta potrawa, no i kelner zabiera, przynosi nową. Też czasami w przeprosinach, chociaż nawet jak nie mają za co przeprosić, to przynoszą potem darmowy deser. No i to jest dla mnie do dzisiaj nie do pojęcia. Ja cały czas nie potrafię po prostu tego zrobić. Jak mi coś nie smakuje, to nic nie mówię, siedzę cicho, po prostu więcej w tej restauracji nie zjem albo nie zjem tego konkretnego dania. Izraelczycy jakby rozumieją, że to jest normalne, że komuś może nie smakować i to nie znaczy, że obrazimy tą uwagą szefa kuchni, tylko myślą, że wręcz przeciwnie, że jakby damy mu taką wskazówkę, że może lepiej ugotować to z mniejszą ilością soli albo nie wiem, no cokolwiek. Więc tutaj się odsyła potrawy, jeżeli komuś coś nie smakuje i nikt się na to nie obraża. Ściągają buty, jak wchodzą do domu. Znowu a propos gości, no to jest bardzo dziwne w Izraelu. Tutaj nikt nie ściąga butów, jak wchodzi do domu. Mówię zwłaszcza o gościach. Raczej jak wracają do domu, to ściągają, chociaż też jest różnie z tym. I ja po prostu na początku się przejmowałam, chciałam się dopasować, a teraz stwierdziłam, że już to mam gdzieś. I jak do mnie przychodzą ludzie w goście i właśnie nie ściągają butów, to mówię im, że przepraszam,
ale to jest polski dom, tutaj się ściąga buty, bo inaczej do nich nie dociera, więc mówię, to jest polski dom, tutaj są polskie zasady w Izraelu i proszę mi ściągać buty, bo była podłoga myta i nie będziecie mi tutaj brudzić. Ale ogólnie faktycznie jest to w Izraelu niepopularne. Że nie wiedzą, że wielu z nich ma żydowskich przodków. No i to jest faktycznie, słuchajcie, prawda. Mnóstwo Polaków nawet nie ma pojęcia o tym, że ma żydowskie korzenie i też zdarzały się takie przypadki, i chcę o tym zrobić oddzielny odcinek, że antysemici okazywali się Żydami i potem mieli po prostu szok, doświadczali szoku. No ale chyba zrobię właśnie o tym odcinek, bo mi się ostatnio taki temat nawinął. Jedzą bigos, kiszoną kapustę, rybę w occie i kiszone ogórki. Izraelczyków to chyba nie dziwi akurat, dlatego że tutaj też się je kwaśne rzeczy, chociaż nie aż tak. Są ogórki kiszone, które tutaj nazywają się hamucim, natomiast one nie są aż tak kwaśne, w mojej ocenie przynajmniej, nie spotkałam się przez 2 lata w Izraelu, jak nasze polskie. Mi brakuje takich kiszonych, że aż wykrzywiają po prostu, wiecie, twarz. Te tutejsze są dużo łagodniejsze, dla mnie to one w ogóle do kiszonych im daleko. Natomiast dziwi właśnie Izraelczyków, tutaj też ktoś pisał, że jemy mało sałatek. No i też na przykład niektórzy się dziwią, że uważamy sałatkę jarzynową za sałatkę, no bo przecież to majonez i ziemniaki według Izraelczyków i nie powinno się tego nazywać sałatką. Też ktoś pisał, że dziwią się właśnie, że tak tanio sprzedajemy mieszkania. Też prawda i też dużo Izraelczyków kupuje mieszkania pod inwestycje w Polsce, dlatego że ceny mieszkań w Polsce na izraelską kieszeń, na izraelskie zarobki są bardzo niskie, a ceny mieszkań w Izraelu są strasznie wysokie, idą w wiele milionów, dlatego jak dowiadują się, ile kosztują mieszkania w Polsce, to od razu się tam rzucają na okazję, ale też nie rozumieją, że te ceny idą jakby w parze z zarobkami i że w Polsce też się mniej zarabia. Więc często jak im mówię, że no wiesz co, mieszkania w Polsce są tańsze, ale też zarabia się kilkukrotnie mniej niż w Izraelu, no to wtedy już się dziwią, więc nie mają tej takiej świadomości. No i ktoś napisał, że dziwią się, że nie grillujemy na balkonie i na ulicy. No i to jest prawda i o tym grillowaniu mówię w odcinku o Dniu Niepodległości, więc też go tutaj gdzieś podlinkuję. Więcej wydają niż zarabiają i nie lubią trzymać kasy w banku. Nie, słuchajcie, Izraelczyków to nie dziwi, że więcej wydajemy niż zarabiamy, dlatego że Izraelczycy często wydają więcej niż zarabiają, zwłaszcza w Tel Awiwie. To jest po prostu fenomen. Tam jest dużo młodych ludzi i oni zawsze schodzą na karcie kredytowej na minus i tak sobie żyją. Wiele osób tak żyje. Także to tutaj akurat nikogo nie dziwi. I też trzymają raczej pieniądze w bankach, chociaż to na pewno jest indywidualna sprawa. Dobra, myślę, że tyle na dzisiaj wystarczy. Zapraszam Was na mojego Facebooka i na mojego Instagrama i widzimy się w kolejnym odcinku.